Vlogmas, dzień 6 i 7. Dzień dobry i witajcie 6 grudnia w 6 dniu Vlogmas w Mikołajki. Właśnie był u mnie kurier i zobaczcie, co mi przywiózł prezent mikołajkowy. Zrobimy sobie mały unboxing, także zabieramy się do odpakowywania. Ja podejrzewam już, co to jest. Już się nie mogę doczekać, aż i wy zobaczycie, bo czekałam na to dość długo. Tutaj sobie ten papier przesuniemy. Woohoo! Earbuds z Xiaomi, jak to tam się nazywa? Nie wiem, jak to się wymawia. Wow! Zamówiłam sobie właśnie ostatnio nowe słuchawki, bo moje stare z Apple'a już nie domagają. Nie miałam oczywiście tych AirPodów, tylko miałam zwykłe słuchawki na kablu i dlatego sobie te właśnie z Xiaomi zamówiłam. Zamówiłam je z Allegro, także za całe 87 zł. Także rozpakowujemy. Zobaczymy, jak one się prezentują. Tutaj mamy takie pudełeczko, które, uwaga, uwaga, zamyka się na magnes. Także już sobie to otwieramy. Ciekawe, czy słuchawki są w środku, czy... 3, 2... Oj, to chyba się tak... Jak to się otwiera? Tu ładuje się to pudełeczko. Otwieramy. 3, 2, 1... Woohoo! Wow, zobaczcie, jak cudnie one wyglądają. Jestem ciekawa, jak one grają, więc za niedługo sobie je przetestujemy. Chciałam zrobić najpierw unboxing. Ciekawe w ogóle, czy one są naładowane, czy można będzie ich słuchać. Są bardzo lekkie, jestem zaskoczona, że one są takie bardzo lekkie, bo przewidywałam, że spodziewałam się w ogóle, że one będą ciężkie, a one są leciutkie. Słuchawki są mega świetne, od razu je odpaliłam, włożyłam i cieszę się, że nie będę w ogóle miała kabla, nie będę musiała bać się, że o coś zahaczę, że coś mi telefon spadnie. Mam bezprzewodowe słuchawki i mogę się z nimi kręcić po całym domu i mogę słuchać spokojnie, także świetny odbiór tej muzyki, świetny w ogóle bas. Mogę dać tą muzykę na fulla i nic nie słyszę, co się na zewnątrz jakby dzieje. Bo te Apple strasznie przepuszczały dźwięki z zewnątrz, a te słuchawki są tak szczelne, że po prostu tylko słychać muzykę, także z tego bardzo, ale to bardzo się cieszę. I bardzo was serdecznie przepraszam, że się tak do was nie odzywam, ale jestem w środku sprzątania, jeszcze muszę się ogarnąć, włosy umyć, troszkę się podmalować, bo wyglądam jak trup przed identyfikacją. Jest mały bałagan u mnie, sporo rzeczy mam do zrobienia, także będę kontynuować z uporządkowaniem wszystkiego. Gdybym miała to nagrać, naprawdę zeszłoby się chyba z pół dnia. Mamy godzinę teraz 14, więc tutaj zrobię porządek, wstawię pranie, doprowadzę się do kultury i za chwilę się do was odezwę. Pewnie zastanawiacie się, czemu kroję karton. Już spieszę z wyjaśnieniami. Jest to dlatego, że w tym pudełku wielkim miałam dużo książek. Teraz znajdują się one w regale, więc pudełko nie jest mi potrzebne. Tu mam worek na śmieci i wyrzucam ten pokrojony karton do niego. Tej metody nauczył mnie mój tata. Ona jest bardzo dobrą metodą, dlatego że po prostu gdybyśmy wsadziły cały karton gabaretowy, no to niestety zająłby pół worka, bo był tak wielki. A teraz możemy go po prostu pokroić, podzielić na części właściwie i na mniejsze kawałki. Pewnie myślicie sobie, że kto by miał czas na bawienie się z tym. No ale przynajmniej macie mniej dźwigania. Pokrojone na takie małe kawałeczki części pudełka wrzucam od razu do worka na śmieci. Jest to bardzo, bardzo przydatna metoda dla tych, którzy lubią zaoszczędzić dużo miejsca. I oczywiście pamiętajmy o bezpieczeństwie. Jeżeli jesteście osobami poniżej 18 roku życia, zawsze róbcie to pod
okiem dorosłych, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Dodam jeszcze, że oczywiście nie robię, nie kroję tego kartonu na gołej podłodze, tylko podłożyłam sobie właśnie jedną część tego kartonu, żeby nie zarysować podłogi i na wypadek, gdyby mi nóż po prostu się omsknął podczas krojenia i zahaczyłabym po prostu o podłogę. Dobra, nie biorę się dalej za krojenie mojego kartonu. Ale ja właśnie włączyłam mikołajkowy blok reklamowy na Polsacie. Mam nadzieję, że i wy też oglądacie, bo jest to jednak niesienie pomocy dzieciom i potrzebującym. Także fajnie, gdybyście tak samo jak ja go oglądali. Pewnie jak będziecie to oglądać, już będzie po, ale chciałam wam powiedzieć, że ja oglądam, ja wspieram. Tak mniej więcej wyglądają u mnie ataki paniki. Nagle, ale to po prostu nagle człowieka biorą takie jakby nerwy. Nagle jest przyspieszony oddech, przyspieszone bicie serca i czujesz jakby cały świat zgniatał cię tak powoli i osaczał. I to mi się zdarza bardzo często jak wstanę. Często jeszcze zanim zaczęłam brać leki, to budziłam się właśnie z takim uczuciem, gdzie bolał mnie brzuch od razu po przebudzeniu, gdzie się denerwowałam, a tak naprawdę nie miałam nawet czym się denerwować. Ale niestety mój organizm tak zaczął reagować na różne rodzaje stresy, na to, co było, na to, co przeżyłam do tej pory. I jakoś tak zaczęło to się narastać i codziennie zaczęło mi się to dziać. Coraz bardziej to zaczęłam odczuwać w codziennym życiu i coraz bardziej zaczęło mi to przeszkadzać tak naprawdę. To jest straszne uczucie i naprawdę to jest bardzo ciężkie. Pewnie bardzo dużo osób zacznie się śmiać, bo nie rozumieją tego. Ja wcześniej tego też nie rozumiałam, kiedy moja koleżanka jeszcze w Szwecji mówiła, że nie lubi rozmawiać przez telefon, ma ataki paniki. I ja tak naprawdę nie rozumiałam, co to są te ataki paniki. Tak trochę patrzyłam na nią tak ze zdziwieniem, bo co? Jakie ataki paniki? Skąd to się w ogóle bierze? Tak też rozumowałam, dopóki sama nie zaczęłam tego odczuwać. Nagle to się zaczęło rozwijać i to budowało się przez lata. Dlatego ja nie mogłam tego tak naprawdę zrozumieć, dopóki samą mnie to nie dotknęło, więc teraz jak najbardziej to rozumiem, co ona przechodziła. Nie ma co się dziwić, bo to jest dość powszechny teraz problem wśród ludzi, to jest jakby choroba XXI wieku. Żyjemy w świecie smartfonów, dużego stresu i codziennej bieganiny, więc no nawet gdy jesteś silną osobą, to po pewnym czasie pewne wydarzenia w twoim życiu sprawiają, że stajesz się coraz jakby, przynajmniej ja tak miałam, że stawałam się coraz słabsza i miałam tak, ale to tak dużo tego stresu, że po prostu po pewnym czasie właśnie zaczęłam odczuwać nagle te ataki paniki, nagle nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nagle to się tak naprawdę rozwinęło. Dobrze, że otrzymałam pomoc i trzeba mówić o zdrowiu psychicznym, bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne, bo lepiej komuś o tym powiedzieć i dostać tą pomoc, niżeli po prostu samemu eksperymentować, bądź co gorsza, samemu zakończyć swoje życie.
Hejka. Dzisiaj mamy 7 grudnia. Słuchajcie, wczoraj nie wrzuciłam vloga, a to dlatego, że po tym wielkim całodniowym sprzątaniu padłam jak betka, więc od razu poszłam spać i nawet byłam no nieprzytomna, ale dzisiaj obiecuję, będą 2 vlogmasy wejdą, także przygotujcie się na to. Obudziłam się około godziny 11. Tak, tak, wiem, długo śpię, ale to dlatego, że wykończyła mnie ta przeprowadzka, to rozpykowywanie i no, musiałam to odespać, jakby ten stres związany z tym wszystkim. Nareszcie mogę odetchnąć. No i dzisiaj będziemy nareszcie składać domek z piernika oraz przyozdabiać pierniczki, bo przychodzi do mnie Monika niebawem. Mieliście okazję już ją widzieć w jednym filmiku. Także ona do mnie dzisiaj przychodzi i będziemy ozdabiać pierniczki. Już się nie mogę doczekać, jak zwykle zresztą na takie eventy nie mogę się doczekać. Cały czas wiem, powtarzam się i mówię, że nie mogę się doczekać, no ale rzeczywiście tak jest, nie będę was okłamywać. Dobra, ja muszę jeszcze zjeść i lecę do Tesco, sprawdzę, czy w Tesco są pisaki, ponieważ tak jak wam mówiłam wcześniej, nie mogłam ich znaleźć ani w Biedronce, ani w Żabce, także pójdę do Tesco, oby były, także trzymajcie kciuki za to, żebym znalazła pisaki do pierników. Oczywiście dziękuję wam za te wszystkie komentarze, Boże, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Bardzo, bardzo, ale to miło mi się je czyta i naprawdę serce mi się raduje, gdy czytam komentarze, że bardzo wam się ten kanał podoba, że filmiki wam się podobają, że ja wam się podobam i że fajnie to wszystko mi wychodzi, także dziękuję, bo to tak, tak zawsze powtarzam, no to motywuje do działania i no nic nie ma lepszego, innego do motywacji niż wasze komentarze, że wam się podoba i że lubicie mnie oglądać, także buziaki dla was śle, a my się bierzemy za tosty. Making our Christmas memories. Jak widzicie, pościel zmieniłam na tą bardziej świąteczną. Już od dawna nie zmieniałam pościeli od momentu przeprowadzki, więc pomyślałam, że to jest odpowiedni czas na zmiany, więc właśnie zmieniłam pościel. To jest ta z IKEA, chyba 2 lata temu ją kupiłam. A ta poduszka, znaczy ta poduszka, ta poszewka nie wiem skąd jest, bo dostałam ją na prezent, więc niestety nie wiem gdzie została ona kupiona. Podejrzewamy, że w sklepie Śnieżka, ale to nie w Warszawie. Zobaczcie, byłam w Tesco i udało mi się dorwać dekoracje do domku i do pierników. Szkoda, że od razu nie poszłam do Tesco. Tak podejrzewam, że tak będą i miałam rację. Tutaj mamy słodkie pianki doktora Edgara, mini marshmallows. Dalej mamy miks dekoracji cukrowych, biała fantazja, kuleczki, serduszka, perły. Tak one wyglądają. Dalej mamy posypkę cukrową, ale to do ciastek. I dalej pisaki. Jest, udało mi się dorwać pisaki. Nie będę tego teraz otwierać, ale tutaj generalnie są czerwony, żółty, biały i zielony. Oczywiście był też czarny, ale na razie czarny mi nie jest potrzebny. Tak więc czekam na Monikę i będziemy deserować. Oczywiście zapomniałam o lasce cukrowej, mam ich więcej, ale wzięłam teraz jedną sztukę. I ona jest troszkę połamana, ale przyda się do dekoracji też domku, też weźmie w tym udział. Także tak się prezentuje zestaw budowniczy, że tak powiem, dekoracyjny. Damy sobie właśnie z Monią wyniki. Ja! Wiedziałam, że Polak przejdzie. Mamy tutaj stanowisko już pracy, prawie będziemy robić pierniki i budować domek, ale niestety wciągnęło nas. Tak, jeszcze musimy zobaczyć wyniki do końca i kto tak wygra dokładnie. Kto wygra i będziemy już się piernikować. Tutaj zrobiłam lukier. Tutaj zrobiłyśmy... Zrobiłyśmy taką... No, metodami prób i błędów. Tak, trust me, I'm engineer. No, niestety. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Otrzymałyśmy ponad 3000 pytań, co buduje się poczucie pewności siebie. Nareszcie zabrałyśmy się za pierniki. Bo już mówię o tych piernikach i o tym domku już chyba przez kilka filmików, bo to nie mogłam czegoś znaleźć. Dobra, tu mamy tak. Widzisz, pianki, pisaki, może najpierw wyjmijmy te pisaki i posypkę. Posypkę, pianki. Tak, i te laski. Ale te laski ja ci pokażę w ogóle pomysły, jakie ja znalazłam na domek. No i będziemy tak według tego przepisu starały się zrobić. O taki. Wow. Fajne, co? No i tutaj są te laski, nie? Te laski są. Tak, ale w formie takich słupków. No właśnie. Dobra. Dobra, podkład jest. Podkład jest, tutaj zdjęcie będziemy mieć, jaki chcemy. Jeszcze nie pokażemy, bo to tajemnica. To ten lukier, który wygląda jak klej, tylko nie pachnie jak klej. Ale zastygnąć może. No tak, chyba już nawet tam się trochę zastygnę. Dobra, to najpierw to otworzymy, to może... Przenieści nożyczki? Nie, wszystko otwiera. Dam radę. W ogóle ten domek jest dostępny w Ikei, tak jak widzieliście w poprzednim vlogu. No, Monia będzie pokaż jakie... Jakie są, pokaż jakie są elementy w tym domku, może tak do kamery. Tutaj mamy bok. No, nie, znaczy przód. Nie, no zależy od której strony patrzysz. No, nie wiem. A, no to przód. Tak? Ja bym powiedziała, że to jest front. To jest dach. Okej, okay, to jest front w takim razie. Tak, to jest ten. Okej. Okay. Tu masz generalnie drzwi. Drzwi i okno. Okej, okay, czyli to musi być tak. Tutaj. Weź tam mi pomóż. Nie. O. Coś takiego będzie. Oj, co? Czemu? A, czemu ty się łamała? To tak stoi. Tak. No tak właśnie. Tak i dach jest. Najpierw fronty będziemy dekorować, a ty weź swój kawałek. To każdy swój front, super. Tak, każdy swój front będzie dekorował. Ja się tak rozwijam artystycznie tutaj z witam, słuchajcie. Rozwijam artystycznie. Dobra, najpierw pisaki. Nie, czy lukier? Boże, lukier. Właśnie. Nie wiem, że gotowany. Ej. Ale jak my się podzielimy tym lukiem? Tu jakieś włoski. Jakie włoski? Tu, tu. I dobra, i tak tego nie będziesz jadł. To dekoracje. A, dobra, to tak wlejesz czy łyżką? Łyżką, łyżką. Jesteśmy bardzo nieprzygotowani. Przerwa techniczna, numer 2. O Jezus. A to ci potrzeba? No daj. Aha, dobra. Teraz. Teraz ja mięczę. No, a... Dobra. No. Lej, 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 la, la, la. Czekaj, czekaj, niech to się zastopuje. Muszę powiedzieć, że jak gotowałam wczoraj makaron spaghetti, to, to zaczął ogień się zapruszać. Naprawdę. Ogień. Był ogień. Co ty tam robiłaś w tej kuchni? Mnie ogień zaprusza. Chopa! Ale weź może nie tu. Dobrze, mam białą bluzkę, bo wyszłam cała biała. O nie! Boże, Minka, przepraszam. Nie mówię tam, co robić. Antyporadnik, jak nie zrobić domku z okrem. O Boże! Wszystko uwalone. Będę cukrowa lalka. Weź się to. Co? Wylisz. Weź się to wylisz. Czekaj. I ten czub? Weź. Bardzo fajnie. I teraz to jest zabawa. Ja bym Essie Floresie zrobił. Ja to tak wiem. Jeszcze możesz przy oknie. Essie, bo to za duża dziura jest. No. Ci powiem, matko kochana, jak to wygląda. To mogę ja teraz? No możesz, tylko uważaj, bo leci. No to ma lecieć. Kleks.
najbrzydszy domek ever na całym YouTube. Mogłabyś mi podać, zmoczyć szmatkę i podać, bo będę sobie ręce wycierać. Tą szmatkę, co jest tam na tym, wisi. To? Nie! Na wieszaku jest szmatka. Tam. Ale gdzie jest wieszak? No na wprost! Kurde, jednak mogłam tym białym dać. Ale ładnie, Wika! Wika naprawdę ma duszę artystyczną w porównaniu do mnie. Ja myślałam, wydawało mi się, że to ja mam duszę artystyczną. W tym duecie, ale jednak... Nie, Wika też ma, ale wydawało mi się, że ja krztynę chociaż mam. Ale nie mam, no. Moja gwiazdka wygląda jak rozgwiazda. Pająk! Jak pająk! Jak pająk wygląda. I taki z krzywymi kroczami. No, kończynami. Znaczy, nie. Odnóżami krocznymi. Czy moje będzie ładniejsze od twojego? Niedoczekanie. Piękne, mamy, cudne. Dobra, to teraz tak. Będziemy... Dobra, to chyba będziemy stawiać ten domek. Tak, bo się nie pochwaliliśmy, tak w ogóle mój front wygląda. A twój, Monia? Tak. Mi bardziej przyśnieżyło na drzwiach. Ja nie wiem, ja w ogóle pierwszy raz to łączę, więc nie wiem, jak mi wyjdzie. Się boję, że to pierdyknie. Dobra. Dobra, jest. Stoi. Ha! Okay. Stoi! Nie! Nie! Nie mów mi, że mnie ufajdał. Nie! Bożu, Bożu, Bożu. A już tak byłam pewna, że to stoi. Kurz. Może za mało? Nie, jeszcze dołożę tego lukru. Nie waż się mnie! Dobra, ja będę trzymać. Czekaj, nie, no stójżesz, baranie jeden. Nie, źle. Musisz bardziej tak na... O. O nie! Nie, no ja się nie zgadzam, ale co to jest? Kurde, blaszka. No nie, no ja się... Ja nie wytrzymam zaraz, bo tu nie mogę, no. Pianki mi pospadały w ogóle z tego domu. Dobra, teraz moja część. Nie. Trzymaj moje! Może trzecia część. Nie! Jak ktoś mnie pyta, jak mi idzie w życiu, to właśnie tak jak ten dom. W ogóle mi nie idzie. No, teraz oczywiście się trzyma, ale cała dekoracja tego domku. No ja nie wiem, poszła się w ogóle, ja nie wiem, gdzie ta dekoracja cała. Kochani, przyszedł ten czas w filmiku, kiedy otwieramy kalendarze adwentowe. Nie mogło tego zabraknąć i w tym filmiku, ponieważ wczoraj nie otwierałam kalendarzy, tym bardziej jestem podekscytowana, że dzisiaj będę otwierać kalendarze za wczoraj i oczywiście dzisiaj, więc podwójne prezenty, podwójna radość, także zaczynamy. Tutaj mamy kalendarz z herbatą, oczywiście już chyba wiecie, poznajecie po okładce, zawsze otwieram ten pierwszy. I co się kryje w luce 6 i 7, za chwilę sprawdzimy. Dlatego odkładamy już kalendarz, bo nie będzie już nam potrzebny. Mamy lukę 6 i 7, także najpierw otworzymy sobie szósteczkę. Herbata jak zwykle organiczna, myślę, że wszystkie są organiczne w tym kalendarzu, nie trzeba tego wspominać. Zielona herbata 72%, cynamon organiczny, całe kawałki 10%. Mamy tutaj też miętę pieprzową 8%, lukrecję 5% i naturalne składniki 4,5%. Zawiera lukrecję, nie za bardzo przepadam za lukrecją, ale... Ciekawa jestem zapachu tej herbaty. Przez folię oczywiście pewnie nie poczuję. Więc sobie otworzę. Oczywiście mam jak zwykle problem z otwieraniem. Czuję tutaj mocną nutę mięty pieprzowej. Tak. Ta już herbata pachnie mniej owocowo, lecz bardziej tak ziołowo.
niż inne herbaty, które do tej pory okazały się być w kalendarzu. No i przyszedł czas na lukę numer 7. Cynamon, cykoria, lukrecja, mięta pieprzowa, ginger, czyli imbir i pomarańcza. Brzmi ciekawie. Ta już pachnie bardziej owocowo. Przez papier przynajmniej, jak pachnie bez papieru. Dość mocno ona pachnie. Nie spodziewałam się takiego mocnego ziołowego zapachu. Tutaj bardziej wyczuwalna jest ta mięta pieprzowa i lukrecja. Nie. Zdecydowanie ta herbata pewnie odpada. Czekoladki, uwielbiam czekoladki. Kto nie lubi czekoladek? Szukamy szósteczki i siódemeczki. Gdzie ona się ukryła? Dobra, znalazłam. Mam od razu szóstkę. Tym razem otworzę to do zewnątrz. Wow, pierwsza figurka, taka większa niż dotychczas. Miałam tutaj mini raczej wersję batonów, a tutaj chyba taki renifer. Renifer, duża figurka z czekolady. Wow. Pierwszy raz mi się coś takiego w tym kalendarzu zdarza. Duża figurka, więc w niej jest dużo czekolady, także odkładam sobie to na bok. I szukamy siódemki. Czy będzie tak samo superaśna jak poprzednia? Szóstka, zobaczymy. No tutaj mamy już problem ze znalezieniem tej siódemki. Jest, mam ją. Dobra, otwieramy. Co się pod nią kryje? No, tutaj już mamy wersję mini, mała luka. Tutaj mamy mianowicie Kinder Bueno, wersja mini. Teraz czas na największy kalendarz, także większa jest moja radość. Make-up Revolution, zobaczymy, jestem naprawdę podekscytowana, co tu się kryje pod szóstką i pod siódemką. Dobra, siódemkę już mam, widzę, ale niestety nie widzę szóstki. Dobra, jest. I też widzę tutaj dwa duże produkty. Także otwieramy. Pędzelek tutaj mamy. Make Up Revolution, ale do czego? Pewnie do różu. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jest bardzo mały i ma taki pędzelek dość kompaktowy, ale taki mięciutki. O, super jest, bardzo miękki. Bardzo mi się podoba. Muszę przeczytać na odwrocie, sorry. Oczywiście nie czytam tam składu dalszego kalendarza, tylko bardziej, bo nie chcę oczywiście sobie zrujnować niespodzianki. Szóstka to jest Travel Powder Brush, czyli do pudru. Wersja mini na podróż, bardzo fajnie, bardzo takiego potrzebowałam, taką wersję mini, żeby właśnie do kosmetyczki. Ja zawsze jak wyjeżdżam, to biorę moje pędzle do makijażu, które są no tej wielkości i zawsze je upycham. A tutaj mamy wersję mini do pudru, przyda się, bardzo fajny, bardzo fajna ta szósteczka. Zobaczymy, co kryje się pod siódemką, też duży produkt. I dajemy dalej, patrzymy, o nie, ten już mi się, ta luka mi się do środka już otworzyła. Też pędzelek wersja mini, jest, czy ja coś innego otworzyłam? O nie, otworzyłam inną lukę niż powinnam, damn, tak się zapatrzyłam, nie wiem co ja otworzyłam, damn. Ale to jest zdecydowanie pędzelek do brwi. Siódemeczki nie będziemy otwierać, dlatego że zostawię ją po prostu na jutro. No cóż, tak to wyglądało, niestety. Ja taka roztrzepana, taka radość, że aż mi mózg przyćmiło, więc otworzyłam nie tą lukę, co powinnam. Jak widzicie na załączonym obrazku, niestety domek nas pokonał. Totalnie nie umiałyśmy go skleić. Poddałyśmy się totalnie. Tak on wygląda. Jeszcze zaczął nam się strasznie, ale to strasznie sypać. I nawet jak próbowałyśmy go skleić, to on zaczął się sypać. Więc no tak on wygląda. To właściwie jest ruina po domku. Niestety nie wyszło. Nie wyszedł nam domek tak jak planowałyśmy, ale tutaj strona Moniki. Tu jest Moniki strona. Jest strona moja. Tutaj jak zaczęłam go sklejać, no to ta dekoracja już się niestety zmiażdżyła. No i teraz mój domek ucierpiał. Na szczęście zostały pierniczki, które zamierzam udekorować już innego dnia, bo teraz już jest bardzo późno, a chciałabym jeszcze zmontować dla Was
tego vloga z 2 dni. No i jutro oczywiście mam szkolenie na 11. Także muszę się szykować, iść spać i widzimy się już jutro. Także dziękuję za te 2 dni. No i do zobaczenia już jutro rano.